Gdzie masz kabinę? Halo, halo, witajcie moi drodzy. Witajcie, kochani. Zobaczymy, czy to w ogóle odpaliło się po takiemu, jak ja chciałem. Tu chyba masz teraz do niżej, możesz dołączyć. Witajcie, witajcie, czekamy na gościa specjalnego. Już dorzucamy. Gościa specjalnego zatwierdzamy. Dodaj. Witaj, moi drodzy, Tomku. Chwileczkę. Dodajemy. Kurczę, coś mi to nie chce się zatwierdzić. A o, jest, 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 jest. Halo, halo. Kevin, witaj Kevin, powiedz, czy nas słyszysz? Ja was słyszę, czy wy mnie dobrze słyszycie i widzicie? Słyszymy cię bardzo dobrze, sobie troszeczkę pogłosimy, żeby się słyszeć lepiej. Jeszcze do końca tego. Nie, nie, bo będzie nam zapętlało może. Coś Kevina nas zwiesiło. Ja sobie zerknę, czy to leci, czy tylko u nas zawiesiło. Napiszcie, czy nas gdzie widać i ten, słychać. To nie. Ojcze. Dawaj, dawaj. Kevina nam zawiesiło. Poczekamy chwileczkę. Myślę, że Kevina odmrozi. Kochani, dzisiaj mega mocny temat. Moment, bo... Coś nas rozrzuciło, zatwierdź, dodaj, jeszcze raz dodamy. Moi drodzy, Kevin, proszę. Dobra, sorry, bo coś mi się nacisnął, mi się jakiś guzik mnie wyrzuciło, to moja wina. No, coś wyrzuciło właśnie, więc nie w tą stronę. Okej. Okay. Że jest dobrze. Jest superansko, okay. Witaj Kevin. Witaj. Witaj Jacku, witaj Wiesiu, witajcie moi drodzy. Pozwól, że sobie jeszcze udostępnię właśnie ten, tego live'a. No ja też bym to z chęcią zrobił właśnie. To zrób to. I chyba to zrobię zaraz. Zrób to, bo udostępnimy sobie do swoich grup. Czekaj. Bo temat będzie soczysty. Wiesz co, ja mam tylko jeden telefon w tym momencie. I za bardzo nie chcę tu grzebać, żeby mnie gdzieś nie wyrzuciło. Okej, okej. Okay, ja to udostępniam z laptopa, także... Ja z laptopa udostępniam, także w ogóle to ja dzięki... Nie mam... Paulinka, Tomasz tam widziałam. Dzięki Kevin, że znalazłeś chwilę czasu, żeby właśnie tutaj yes. porozmawiać, aby podzielić się przede wszystkim z naszymi widzami. Mam przygotowane dla Ciebie kilka pytań. Mam dla Ciebie kilka pytań przygotowanych. Powiem tak, krótkie pytania, z pewnością będą treściwe odpowiedzi z Twojej strony na te pytania, także będziemy wdzięczni za wszystkie odpowiedzi na te pytania. Jeszcze jedno udostępnienie i lecimy moi drodzy do przodu, bo czas ucieka, każdy ma ten czas ograniczony. Dzięki Jacku za zaproszenie i na pewno odpowiem na wszystkie pytania, jakie mi zadasz. Jeśli tylko będę znał odpowiedź, to jak najbardziej. Także, Myślę, że witajcie, witam was wszystkich serdecznie. W Ty, piątkowy jak wieczór można. Pogodę? Ja coś słabo, słabo was coś słyszę. Pokaż się w ogóle, gdzie jesteś, gdzie w tym momencie jesteś, skąd nadajesz? Wiecie co, ja się tylko przysiądę na chwilę, bo może ten internet był trochę jeszcze lepszy zasięg i zaraz zaczniemy. Ja jestem w tym momencie, nie wiem, trochę widać może z tyłu, że jest jasno na dworze, nie wiem, czy mnie dobrze słychać. W tym momencie jestem bardzo akurat dobrze. W hotelu Acosta Melonera z Palomas. Przyszedłem sobie tutaj posiedzieć. Lubię sobie w takich ekstrawaganckich miejscach czasem posiedzieć. Mieszkam niedaleko stąd, tak naprawdę od 15 grudnia jesteśmy tutaj. No i sobie stąd, tutaj sobie zarządziliśmy sobie naszą bazę, nasz dom na następny jakiś tam czas, żeby stąd po prostu operacje wykonywać, operacje internetowe i zarządzać naszymi biznesami internetowymi. Także myślę, że przede wszystkim to skłoniło nas do tego ciepło tutaj zimą i... To poczekaj Kevin. Poczekaj Kevin, bo myślę, że to będzie gdzieś tam w pytaniach. W pytaniach więc mamy do Ciebie pierwsze pytanie.
Jak długo w ogóle działasz w marketingu internetowym, marketingu online? Ja działam w marketingu internetowym od 2 lat gdzieś. Tak teraz ostatnio nawet sam się nad tym zastanawiałem. 2 lata to jest tak myślę, że taki czas, gdzie w ogóle zacząłem cokolwiek gdzieś tam się rozglądać. Czyli to były takie pierwsze kroki, które zacząłem stawiać gdzieś tam. Nie miałem pojęcia Ja nawet nie wiedziałem, co strona, jak stronę internetową zrobić. Nie wiedziałem, nie wiem, jak ustawić autoresponder. Nie, no nic nie wiedziałem tak naprawdę. 2 lata temu wszystko się zaczęło. I od tego dnia stało się to moją pasją. Od tego dnia zacząłem po prostu drążyć każdego dnia. Zaraz wam coś pokażę. Wczoraj przeczytałem świetną książkę. Każdy mój dzień wygląda teraz podobnie, że to jest albo książka, albo audiobook, albo spotkania z ludźmi, którzy wiedzą dużo na te tematy, które ja chciałbym się gdzieś tam nauczyć. Nie? Dobrze mnie słychać? Bardzo Bardzo dobrze, dobrze. bardzo dobrze, Kevin. Dobra. Dobra, spoko, spoko. Was troszeczkę przerywa, ale jest okej. Okay. A także możemy lecieć, myślę. Jest dobrze. Okej, a powiedz, Kevin, co robiłeś wcześniej? Czym się zajmowałeś? Zanim Się zacząłeś zajmowałem działać. wcześniej? Tak. Zanim Wiesz zacząłeś co? działać w marketingu. Zanim zacząłeś działać w Sorry. marketingu internetowym. Ja wam powiem tak, wcześniej ja byłem zamknięty w takiej klatce, w cudzysłowie można powiedzieć. Pracowałem gdzieś w magazynie, później pracowałem w biurze pracy. Pracowałem w biurze pracy i no były to. Nie chcę tego słowa używać. Pracowałem tak jak większość ludzi pracuje na świecie, nie będę tego słowa używał, już mam go dosyć, tego słowa na E, ale pracowałem tak jak większość ludzi na świecie, no, miałem normalną pracę, tak? I to, co chciałem powiedzieć, to jest to, że w końcu stwierdziłem, że nie chcę doczekać 50-tki, 60-tki, gdzie odłożę trochę kasy i wtedy zacznę dopiero robić to, o czym zawsze marzyłem, czyli podróżowanie. Tak, a spotykanie się z ludźmi na co dzień, robienie jakichś fajnych rzeczy. Nie chciałem czekać na to do 50, do 60, tylko stwierdziłem, nie, na pewno jest sposób na to, żeby zacząć robić to tu i teraz, jednocześnie ucząc się, jednocześnie zarabiając i jednocześnie poznając fajnych ludzi, nie? Także, no. I zacząłem szukać. Zacząłem szukać, drążyć i uczyć się, nie? Kevin, podobnie jak ja, kiedy też prowadząc nawet swój tradycyjny biznes, właśnie jak tak w pewnym momencie kilka lat temu pomyślałem, ja mówię, cholera jasna, jeszcze do tego wieku emerytalnego, do tej 60, przecież ja mam jeszcze ćwierć wieku. Ja mówię, I nie ma szans. pomyśleć, że trzeba to Nie ma robić szans, po żebyśmy prostu. dalej to życie po prostu ciągnęli tak, jak ciągniemy na tą chwilę. Dlatego zacząłem też szukać rozwiązań i też właśnie pojawił się przede mną, było to 4 lata temu, no za niedługo będzie 5. Pojawił się właśnie pomysł na ten marketing internetowy i zacząłem się tego uczyć. Więc zapytam ciebie, czy powróciłbyś z powrotem do tej pracy, którą wcześniej wykonywałeś? Po tych 2 latach właśnie działania w marketingu internetowym. Jacek, nie, wiesz co, ja bardzo się cieszę w ogóle, że też podjąłeś tą decyzję i miałeś odwagę po prostu, wiesz, realizować swoje marzenia, nie tylko żyć marzeniami, ale realizować swoje marzenia nie po 50 czy po 60, tylko tu i teraz, tak? I powiem ci, że ja, wiesz, to jest oczywiste, że nie wróciłbym do tego, wystarczy, wiesz, spojrzeć się. Zobacz, gdzie ja jestem teraz, nie? Co, ja zawsze o czymś takim marzyłem, tak? I dzisiaj wiem, że każdy tak naprawdę, jeśli tylko chce, to może to zrobić, nie? Wiesz, ja nie robię nic nadzwyczajnego, ja po prostu spełniam swoje marzenia, nie? Ja po prostu żyję swoimi marzeniami, nie? Tylko to i każdy, i każdy, i Mówię, każdy i to tak jest. naprawdę powinien mieć odwagę, powinien się wziąć na odwagę, żeby zacząć to robić, nie? Bo życie jest tylko jedno, życie jest wystarczająco długie, ale też wystarczająco krótkie, że po pewnym czasie możesz się obudzić
mając 50-60 lat i możesz powiedzieć, kurwa, a mogłem robić to wtedy to, co oni, nie? To jest, to było takie zajebiste, mi się tak to podobało, mogłem to robić, a nie odważyłem się tego robić, nie? I wielu ludzi nie chce się odważyć, nie może się odważyć żyć swoimi marzeniami, bo po prostu mają gdzieś zakorzenione w głowach, nie wiem, czy z dzieciństwa, czy mają zakorzenione po prostu w głowach jakieś, jakieś rzeczy, które ktoś im kiedyś opowiedział, czy po prostu rodzice im mówili, że nie wiem, znajdź pracę, idź na studia, znajdź pracę i nie wychylaj się za bardzo, oszczędzaj każdy grosz, no nie? To są wszystko przeciwieństwa tego, czego teraz ja się uczę od swoich mentorów ze Stanów Zjednoczonych, nie? To są wszystko właśnie przeciwieństwa, nie? Oni mówią inaczej, nie? Zrób wszystko, żebyś mógł żyć tak jak chcesz, tu i teraz, dzisiaj, od dzisiaj, nie? Dokładnie. Okej, Kevin, mówiłeś, że dwa lata temu zacząłeś po prostu działanie w marketingu internetowym. Jak to w ogóle wyglądało u Ciebie na początku? Bo też mówiłeś, że właśnie nie umiałeś obsługiwać autorespondera. Kiedy pojawiły się pierwsze wyniki w ogóle działania, które zaczęły Ciebie satysfakcjonować? O, tak to powiem. Wszystko się zaczęło od gościa imieniem i nazwiskiem Tai Lopez ze Stanów Zjednoczonych, który jest teraz guru, jest guru marketingu internetowego. Ma 6 milionów followersów na Facebooku, 1 milion subskrybentów na YouTubie, 2 miliony na Instagramie, więc a co robi? Generalnie sprzedaje ludziom wiedzę, uczy ludzi, jak zarabiać w internecie. I ja jak wtedy zacząłem go słuchać, to on powiedział coś takiego, że można pracować ciężko, albo można pracować mądrze, albo można pracować i ciężko, i mądrze. To jest wtedy najlepsze, co może być. Mm-hmm. I ja zawsze wiedziałem, że jakby to powiedzieć, mnie nigdy... Ludzie obok mnie pracowali ciężko na to, żeby to osiągnąć, a mnie to nie jarało. Ja wiedziałem, że są jakieś łatwiejsze sposoby, nie? No i są generalnie łatwiejsze sposoby, nie? Tylko po prostu trzeba się otoczyć odpowiednimi ludźmi wokół ciebie. Jeżeli masz takich ludzi dookoła, którzy już coś osiągnęli albo to robią i zostaniesz ich przyjacielem, najlepiej zostać ich przyjacielem, żeby oni po prostu chcieli tobie pomóc, żeby po prostu chcieli na co dzień sprzedawać tobie motywację, informacje, okej? Okay? Jest wiele ludzi, jeżeli zostaniesz ich przyjacielem na co dzień, rozmawiając tylko z nimi, oni będą cię motywowali, będą ci pokazywali, będą ci mówili, co masz robić, no nie? Więc jeżeli tylko dotrzesz do takich ludzi, to jesteś w stanie bardzo szybko po prostu wskoczyć na wyższy poziom. Wiesz, bardzo właśnie dobrym sposobem na to jest, żeby dotrzeć do takich mentorów, oni robią live'y, tak? Na YouTubie, na Facebooku, nie? To są takie główne rzeczy. Jeżeli zamienisz M jak Miłość właśnie na live'y takich ludzi i się otoczysz tym na co dzień, to tak naprawdę nie potrzebujesz takiej osoby nawet jeden na jeden. Wystarczy ci samo to na początku, bo ja tak miałem. Ja nie mogłem znaleźć ludzi, do których mógłbym zadzwonić i zapytać, nie? Ale przede wszystkim, ale wystarczyło tylko to, żeby ich oglądać na co dzień, nie? Na żywo, bo generalnie ten świat się tak szybko zmienia, że żeby załapać się na kolejne trendy, które są atrakcyjne, czyli są pewne trendy gdzieś tam w internecie, na których można zarobić, żeby się załapać, musisz być na bieżąco codziennie, nie? Tak. Trzeba codziennie dolewać do codziennie dolewać tej motywacji, tej energii, tej wiedzy, bo jak będziemy dolewać tylko raz na jakiś czas, to nic to nie daje. Też tak nie, myślisz? Nie. Zapominasz o tym bardzo szybko. Przykładem są imprezy weekendowe. Jeżeli ty tylko będziesz robić coś do piątku, a w piątek, a w sobotę i w niedzielę o tym zapomnisz i się obudzisz w poniedziałek, albo we wtorek, to taki tryb życia bardzo spowolni twój rozwój, nie? Więc okej, ważne są jakieś tam celebracje sylwestrowe. Ja też teraz celebrowałem Sylwestra przez 3 dni, tak naprawdę, ale przez cały rok tak naprawdę ciężko pracowałem i nie imprezowałem, nie jeździłem na wielkie imprezy, odpuszczałem sobie po prostu,
bo wiedziałem, że kiedy ja przez weekend będę pracował i się czegoś nauczę, to wszyscy inni są dwa dni do tyłu, ja jestem dwa dni przed nimi, nie? A biznes lubi prędkość, nie? Także i cały czas każdy z nas ma tak naprawdę wiele do nauki, tak? Jeżeli chcesz być naprawdę dobry, chcesz to robić, to musisz być naprawdę dobry, nie? I musisz się w tym, to musi być twoje życie, nie? Tak. Poruszyłeś właśnie bardzo, bardzo ważny element, którym właśnie jest, że ludzie często właśnie żyją od poniedziałku do piątku, później weekend, który niby jest tą odskocznią dla ludzi od codzienności. Jeżeli ty musisz sobie zrobić przerwę od tego, co robiłeś w tygodniu, to znaczy, że ty nie kochasz tego, co robiłeś w tygodniu tak naprawdę. Nie? No właśnie powiedziałeś to, co chciałem powiedzieć, bo dlatego właśnie, wiesz, fajnie wyłapałem to słowo, bo wiele ludzi właśnie tak robi, że musi odreagować. Ja mówię, no to kurde, jeżeli ty musisz odreagować, to znaczy, że robisz to, czego nie kochasz, czego w ogóle nie lubisz. Mówię, powinieneś coś zmienić. Dokładnie. A dzisiaj zmienić tak naprawdę nie jest trudno, nie? Bo słuchaj, bo znaleźć pracę, powiedzmy, że teraz Kevinowi by się nie udało, nie? Że nagle by, kurwa, Kevin, przepraszam za wrażenie, że Kevin musiałby wrócić, nie wiem, do Polski, musiałbym wrócić do Holandii na etat, stary, cokolwiek. No i co z tego? Ja już tam byłem wcześniej, tak? Wiem, jak to jest, mogę tam zawsze wrócić, nic mi się nie stanie. Nie? Więc dlatego moim zdaniem najłatwiej jest właśnie podjąć ryzyko na samym początku. Ludzie mówią, że na początku jest najciężej, bo musisz podjąć ryzyko, taka wielka zmiana. Właśnie nie. Jak już jesteś gdzieś daleko, jak już się wiesz, jak już się wkręcisz w to wszystko i majesz, operujesz jakimiś milionami, operujesz większą gotówką, to wtedy zawrócić jest ciężko. Ale na początku, stary, ty możesz po miesiącu wrócić na etat. Po pół roku, po dwóch latach możesz... Słuchaj, dzisiaj to, wiesz, co za problem jest etat znaleźć, nie? Żaden. Nienawidzę tego słowa etat. Powiem ci, że no, nie znam za bardzo, jak to jest po prostu tak pracować faktycznie na etacie, bo w swoim życiu nie pracowałem długo na tym etacie, zawsze... Nawet jeżeli pracował trochę, to był praktycznie na równi z szefem. Dzwonił mi, słuchaj, dzisiaj przyjadę później, albo szef dzwonił do niego i mówił, dobra, ty tylko przyjedź, powiedz, co mają zrobić i możesz sobie jechać. Także no, nigdy tam nie doświadczyłem takiej... Stworzone do biznesu. Miałeś zawsze w sobie taką nutkę, zapewne nutkę biznesową, tak? Więc niektórzy to mają i jest im wtedy na pewno, jakby jest to dla nich naturalne, nie? I słuchaj, no jeżeli to jest tak, bo niektórzy, którzy są na etacie tak naprawdę, oni im jest dobrze, im jest spoko, nie? Oni nie narzekają i nie marudzą i do tych ludzi tak naprawdę taki przekaz, o którym my mówimy, on w ogóle do nich nie trafia, bo oni mają to gdzieś, nie? I spoko, to najważniejsze, żebyś ty był szczęśliwy, tak? Wiesz, tutaj nie można mówić komu, jak ma żyć, tak? Jeżeli komuś jest dobrze, to jest to spoko. Ale jeżeli tobie jest źle w tym momencie, stary, to dzisiaj jest najlepszy czas na to, żeby to zmienić, nie? Dzisiejszy świat. Nie ma łatwiej. Moim zdaniem, słuchaj, ja w ogóle przez ostatnie miesiące odkryłem sobie super moc sprzedaży przez telefon, nie? I to jest w ogóle kolejna rzecz niesamowita, że dzisiaj tak naprawdę, nawet jakbyś nie miał internetu, to wystarczy ci po prostu połączenie telefoniczne, żeby z ludźmi rozmawiać przez telefon. Rozumiesz to? I możesz żyć tak naprawdę, gdzie chcesz i żyć na własny rachunek. I nie musisz się nikomu tłumaczyć, możesz sobie wstawać, o której chcesz. Nasze ciało, ja zauważyłem, że nasze ciało powinno się wysypiać bez budzika, powinno się budzić samo. Tak? Powinno się wyspać tyle, ile potrzebuje. No nie? I a praca gdzieś tam u kogoś, gdzie musisz być na którąś w godzinie, na godzinę, po prostu tego tobie nie gwarantuje, więc zastanów się, bo mając dzisiaj 20, 25, 30, 35 lat, masz cały czas na to, żeby, jeżeli potrzebujesz jakiejś zmiany, żeby coś zrobić, żeby coś zmienić, nie? Mhm. No jasne. To tak jak Kevin, zawsze tak mówimy, że nie mogą wszyscy robić tego samego, bo gdyby wszyscy chcieli robić to, co my, to kto by nam piekł chleb,
Kto by sprzątał ulicę? Kto by, nie wiem, cokolwiek innego robił, prawda? Kto by nam świeci zabrał z kontrolera? Tak, kto by w sklepie pracował, nie moglibyśmy kupić, nie zrobić zakupów, bo nie miałby nam kto tego sprzedać, prawda? Dokładnie, ale to jest tak samo, jak ja mam na przykład, oprócz tego, że robię online różne rzeczy, to oprócz tego mam agencję rekrutacyjną, gdzie wysyłamy ludzi do pracy w Holandii, no nie? I ludzie sobie mogą mówić, dobra, Kevin, ale ty mówisz o tym, że trzeba pracować na własny rachunek, a tam wysyłać ich do pracy. Ale każdy ma swój czas, nie? Ja też pracowałem w magazynie przez 6 lat, okej? Okay? I też potrzebowałem na początku pieniędzy, jeżeli masz... ale i wtedy w ogóle były inne czasy, nie? Internet był wolny, YouTube'a nie było, Facebooka praktycznie nie było, to były początki. Nikt o tym nie wiedział. Nikt nie wiedział o tym, jak można te rzeczy robić. Dzisiaj mamy informacje i mamy możliwości robić pewne rzeczy. Wcześniej tego nie było. Dzisiaj ja na przykład rozmawiam z 20-latkami, którzy zapisują się do nas na kurs, bo mam kurs internetowy na temat rekrutacji pracowników tymczasowych. Ja dzisiaj do mnie 19-latki, 20-latki, oni do mnie, dobra, zapisuję się na kurs, nie? Oni nie chcą iść do pracy na magazynie, już nie chcą, nie? Już czasy się trochę zmieniły, ale każdy ma swój czas tak naprawdę. Dla jednego to będzie, jeden będzie odważny jak ma 20 lat, drugi będzie odważny jak ma 25 lat i tak dalej, i tak dalej. Także wiesz, każdy musi mieć swój jakby... Każdy ma swój czas, myślę, nie? Nie każdy jest na wszystko zaraz gotowy, aczkolwiek zawsze mówię, możesz sprzątać ulicę, a po godzinach pracy możesz robić coś dodatkowego, prawda? Bo nikt nikomu nie każe rezygnować z etatu od razu. Dokładnie, dokładnie. Odnajdziesz się w tym? Mówię, odnajdziesz się w tym, zostawisz sobie etat. Nie odnajdziesz, zostawisz to, weźmiesz z powrotem etat, prawda? Najważniejsze jest to, moim zdaniem, żeby szukać, tak? Żeby po prostu testować różne rzeczy. Żeby sprawdzać, żeby wiedzieć, co na czym polega. Większość rzeczy, o których nie usłyszysz w szkole, tak? Ja dopiero, słuchajcie, ja mam 33 lata w tym roku, a ja dopiero rok temu się dowiedziałem, co to jest network marketing, nie? Gdzie ta branża istnieje od 50, od 60 lat, która daje ludziom wolność i tak dalej. I wiesz, dla jednych jest to idealny biznes, dla innych jest to ciężki biznes, nieważne, ale jest to biznes, który daje ludziom wolność. Ja się dopiero rok temu o tym dowiedziałem, bo nikt mi nie powiedział. Nie? W szkole nikt mi nie powiedział o tym, tak? W szkole mi mówili, stary, wiesz, mówili mi, idź na studia, idź tam najpierw do policjalnej, później na studia, weź sobie znajdź jakąś fajną pracę i wiesz, tyle, tak? Ożeń się. Kevin. Ożeń się, no. Zbuduj dom, ożeń się. Ożeń się, zrób sobie dzieci i weź sobie kredyt i nie wyjdź z tego kredytu już przez 30 lat, stary, nie? Aczkolwiek w sumie nie, jeżeli ktoś chce, to wszystko można zrobić, tak? Możesz mieć kredyt, możesz mieć rodzinę i dzieci i tak naprawdę, jeśli tylko chcesz, to masz czasu, jest wystarczająco, tak? Jest 168 godzin tygodniu, każdy z nas ma 168 godzin. 40 godzin na zwykłą pracę. 40 godzin na zwykłą pracę, to jest 8 godzin dziennie. 40 godzin resztę, nie wiem, na dzieci, na spotkanie, na randkę z żoną. I zostaje tobie, ile tobie zostaje? Prawie 70. A nie więcej, 40-48. No 70 godzin, tak? Jeszcze tobie zostaje. Także wiesz, jeśli tylko chcesz. Słuchajcie, ja w ogóle i polecam każdemu po prostu zgłębiać wiedzę, tak, codziennie. Zgłębiać wiedzę przez audiobooki, przez książki. Audiobooki moim zdaniem są lepsze niż książki. Ja wiem, że w Polsce jest trochę słabo pod tym względem, ale bo nie ma wszystkich pozycji dostępnych. Ale audiobooki mają coś, czego książki nie mają. Bo jest taka opinia, jest taka powszechna opinia, że książka, że nie ma to jak papier, bla, 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 whatever. Audiobooki mają coś lepszego. Jeżeli czyta tego audiobooka jeszcze na dodatek autor tej książki, to on daje tobie takiego powera, taką moc daje, przekazuje tobie i nakręca cię do działania jeszcze bardziej.
To jest tak samo jakbyś live'a słuchał, nie? Jakbyś słuchał jakiegoś swojego mentora gdzieś na YouTubie, czy na fejsie, daje po prostu tobie to takiego powera. Jeżeli tylko się tym otoczysz na co dzień, to masz tych swoich mentorów, którzy ciebie nakręcają codziennie i w ogóle wczoraj pokazywałem wam tą książkę, nie wiem, tutaj chyba nie widać, jest pewnie w drugą stronę, nie? Expert Secret. Expert Secrets. Słuchajcie, jeżeli powiem wam tak, ja przeczytałem i przesłuchałem wiele audiobooków i przeczytałem wiele książek i wiem i sprzedaję swoje kursy w internecie i naprawdę jest coraz lepiej po 2 latach, ale powiem wam, że to, tu jest wszystko w tej książce, zamówcie sobie, tylko ona jest po angielsku, tak, nie ma po polsku wersji, to tutaj jest wszystko, jak zrobić perfekcyjny webinar, okej? Okay? Tutaj jest, jak rozmawiać generalnie ze swoją publicznością, w jaki sposób z nimi rozmawiać, jak opowiadać historię, okej? Okay? Tutaj jest wszystko, także słuchajcie i powiem wam, że dwa lata temu jak zaczynałem, to moim marzeniem było to, żeby zamieszkać na zimę tylko na Wyspach Kanaryjskich. Zeszły rok cały spędziłem na Wyspach Kanaryjskich, teraz znowu jest zima, siedzę na Wyspach Kanaryjskich i rok temu, jak byłem tu na Wyspach Kanaryjskich, to moim marzeniem było to, żeby polecieć do Stanów, żeby porozmawiać albo żeby zobaczyć chociaż na żywo tych moich mentorów. I gdzieś tam mi się to nie udało w tym 2017 roku, gdzieś tam jakoś budżet po prostu na to nie pozwolił, albo po prostu nie poddawałem się i jedyną moją myślą było to, że luty 2018 lecę do Stanów i spotkam się właśnie między innymi z autorem tej książki, między innymi z Grantem Cardonem, między innymi z Tajem Lopezem, z Lesem Brownem, z Timem wow. Groverem, trenerem Michaela Jordana. No i życzę każdemu, wiem, że każdy tak naprawdę może to zrobić, jeżeli tylko sobie postawi taki cel, i jest to jego marzeniem, to jest w stanie to zrobić, nie? Kevin, poruszyłeś tutaj bardzo ważny element, bo często ludzie właśnie stawiają sobie cele i jeżeli przykładowo tam w wyznaczonej dacie nie dojdą do tego celu, nagle zmieniają cel. Odpuszczają. A tutaj usłyszałem właśnie słowo, o którym ja często mówię. Jeżeli przykładowo wyznaczasz sobie cel, planujesz, to jest całkiem normalne, że nieraz nie uda nam się w określonej dacie tego celu osiągnąć. Ale wtedy, broń Boże, nie zmieniaj celu. Nie zmieniaj celu, tylko zmień datę tego celu. Nie, nie, nie. Nawet cel powinieneś zwiększyć, nie? Powiem ci. Tak, powinieneś tak, sobie tak. Postawić cel jeszcze większy niż docelowo myślałeś, że chciałbyś, żeby on był. Dlaczego? Dlatego, że kiedy przychodzą takie dni, że jest ci ciężko, że doznałeś jakiejś tam porażki, któryś raz tam z rzędu, jeżeli sobie przypomnisz, jeżeli twoim celem byłoby, nie wiem, przykładowo zarobić w ciągu miesiąca, nie wiem, 8 tysięcy złotych, przykładowo, ok? To ten cel, to jeżeli będziesz miał doła, ok, to ten cel nie zmotywuje cię do tego, żeby to osiągnąć, bo on jest taki, ok, no, albo czy będę miał 8 tysięcy, czy będę miał 4, whatever, nie? Ale jeżeli twoim celem będzie to, że ty chcesz mieć na przykład do 2020 roku chcesz zarabiać rocznie, nie wiem, $1 000 000, no nie? Jeżeli będziesz mieć doła, jeżeli przyjdzie taki słabszy dzień twój i sobie pomyślisz sobie, wstaniesz sobie rano, spojrzysz sobie w lustro i sobie pomyślisz, ej stary, my tu gramy o coś wielkiego, tak? My tu gramy o totalną zmianę życia, o totalną zmianę po prostu... O to, żeby wygrać w życiu, żeby mógł powiedzieć na koniec mojego życia, stary, osiągnąłem to, dałem radę, zrobiłem coś wielkiego i przy okazji pomożesz jeszcze oprócz tego innym osobom, okej? Okay? Bo na swojej drodze zawsze będziesz pomagać innym osobom, bo żeby coś osiągnąć, musisz pomóc innym, okej? Okay? To jeżeli postawisz sobie, będziesz miał takie wielkie cele, to wtedy, kiedy będziesz miał doła, po prostu one cię wyciągną z tego doła i dadzą ci motywację do tego, to będzie twoja motywacja, to będzie twoją motywacją, do tego, żeby to zrobić, nie? Mm-hmm. Tak, to jest prawda. Nie,
Powiedz mi jeszcze, Kevin, bo mam dla ciebie jeszcze jedno takie, można powiedzieć, ważne pytanie. No pytaj. Według ciebie, jakie są plusy i minusy marketingu internetowego? Czy w ogóle są takie plusy i minusy? Wiesz co, jakie są plusy? No, są, no na pewno są plusy i minusy. Ja raczej nigdy się nie, staram się nie patrzeć na minusy. Raczej widzę tylko plusy. Bo wszędzie znajdziesz jakiś minus. Możesz minusy wyszukiwać i co z tego, nie? Wiesz, ja patrzę na to w ten sposób. Ja chcę żyć na moich regułach, okej? Okay? I teraz bardzo chcę dobrze. Teraz chcę znaleźć jakiś pojazd, jakiś sposób, który, a jest tych pojazdów mnóstwo, tak naprawdę, okej? Okay? Bo ty mówisz tutaj o marketingu internetowym, tak? Marketing internetowy to jest bardzo, to jest szeroka dziedzina, w której znajduje się szereg pojazdów, które mogą cię zabrać do celu, którym jest to, że jesteś, że robisz to, co chcesz, tak? Czy robisz to na swoich jakichś tam regułach, nie? Są biznesy, powiedzmy, może generalnie marketing internetowy, czyli działasz w internecie, czyli robisz coś za pośrednictwem swojego telefonu czy laptopa i potrzebujesz do tego internet, nie? To jest podstawa. I tak naprawdę dzisiaj możesz robić bardzo wiele takich rzeczy. Możesz nawet pracować u kogoś na etacie i robić to na przykład z Kanarów, tak? Są strony, gdzie ludzie poszukują asystentek, asystentów wirtualnych. Ja też zatrudniam od czasu do czasu asystentki wirtualne, które mi pomagają w pewnego rodzaju rzeczach po prostu, bo tak, bo to są rzeczy, które mi spędzają... dużo czasu mi zabierają, a są to rzeczy, które bez których nie mógłbym iść do przodu, więc ktoś musi to zrobić, a ja na to nie mam czasu, nie? I wiesz, i to jest praca online, tak? Wiesz, tak zwany freelancer, możesz robić grafiki, możesz, nie wiem, tłumaczyć teksty, możesz robić, no nie wiem, możesz pomagać ludziom tacy jak my na przykład w tym, żeby, wiesz, żeby montować wideo, nie? Jeśli jesteś... dobry od montowania wideo, na przykład Kevin nagrywa dużo wideo, ale nie ma czasu na to, żeby go zmontować, a chciałby wypuścić coś do sieci, nie? Stary, możesz to robić z domu, nie? I bam, już masz taką pracę, nie? Więc wiesz, więc to jest pierwsza rzecz. Później jest mnóstwo biznesów internetowych, które polegają na tym, że ty budujesz swoją strukturę, czy budujesz swoją grupę, czy budujesz po prostu jakąś ekipę i gdzie w środku jest jakiś produkt, który możesz sprzedawać albo przez telefon, albo przez internet, nie? Dobrze wiesz, o czym mówię, bo sam w tym działasz. Więc to jest kolejna sprawa. Jeżeli tylko nauczysz się, jak ten biznes prowadzić w odpowiedni sposób, jak pozyskiwać partnerów, jak sprzedawać produkty przez telefon, bam, masz kolejny sposób na to, żeby działać w internecie. Nie? I tego jest, wiesz, jest masa. Możesz robić konsultacje. Możesz uczyć kogoś języka. Wiesz, to są takie mniejsze rzeczy, które ludzie mogą robić. Ale są tak naprawdę większe biznesy, tak jak właśnie tak jak network marketing na przykład, w którym oboje działamy. I to też świetnie działa internetowo, nie? Super. Kevin, właśnie poruszyłeś ten temat network marketingu, bo nieraz osoby mówią, że no network marketing trzeba po prostu być, lepiej się buduje offline. Co powiesz właśnie, bo też można powiedzieć, no ponad rok temu poznaliśmy się przez internet. No. Przez internet się poznaliśmy. Akurat w tamtym czasie byłeś w Polsce i... Nie wiem, miesiąc czy półtora po tym, jak zaczęliśmy współpracę w jednym projekcie, ty powiedziałeś, że wylatujesz na Wyspy Kanaryjskie i stamtąd będziesz po prostu budował ten biznes. Słuchaj. Można z powodzeniem network marketing budować właśnie na odległość i co trzeba robić i jakich narzędzi trzeba używać, bo jednak z grupą trzeba mieć kontakt.
A więc tak, słuchaj, ja tak dokładnie mówisz, ja nie zapomnę nigdy, jak siedziałem sobie w Jarocinie w zeszłym roku, to był chyba październik czy listopad, za oknem było ciemno, była chyba godzina 17 czy 18. Ja pracowałem nad swoim biznesem internetowym, nad agencją rekrutacyjną. Pracowałem ostro, jeszcze tam rekrutowałem. W chacie było już trochę zimno, pamiętam, chciałem sobie chyba zaparzyć kawę czy coś. I nagle dzwoni telefon do mnie. I pamiętam, jak usłyszałem głos w tym telefonie, taki bardzo znajomy, ale znajomy tylko z Facebooka. Gdzieś usłyszałem ten głos na jakimś filmie na Facebooku i okazało się, że to był Jacek Stanek i nigdy nie zapomnę tego wrażenia, kiedy wiesz, jakie to jest uczucie, jak słyszysz kogoś przez telefon, kogoś znajomego, tak jakbyś oglądał jakiś program w telewizji i zadzwoniłby do ciebie, nie wiem, Karol Strasburger, nie? Znany głos, powiedzmy, i nagle słyszysz ten głos w słuchawce i mówisz sobie, wow, w ogóle gościu do mnie dzwoni, wiesz, ja go tylko widziałem wcześniej, wow, to tak działa, nie? Także to powinni wszyscy wykorzystywać, wydaje mi się, żeby, jeśli ktoś chce budować swoją strukturę w internecie, czyli budować biznes w internecie, to przykładowo my teraz robimy live'a, ok? I oglądają nas jacyś ludzie, jakieś nowe osoby się pojawiają na naszych fanpage'ach i tak dalej. I powiedzmy, że nawet miałem taki przypadek sam ostatnio, taki identyczny, jaki my mieliśmy razem, że zadzwoniłem do chłopaka, który był na moim webinarze i on był w szoku. On mówi, wow, ale wy działacie super w ogóle, że ja cię widziałem tylko na reklamie i na webinarze, a teraz ty do mnie dzwonisz, ale wow, super, petarda, nie? I mówi, wiesz, wchodzę do biznesu, nie? Super, nie? I myślę, że to jest klucz, nie? Żeby się pokazywać, żeby łączyć się ze swoimi grupami, jakiekolwiek biznesy prowadzisz, żeby łączyć się z ludźmi po prostu i wiesz, od czasu do czasu można spotkać się w realu, tak? To jest fajne, ja też tak. Od czasu do czasu przyjeżdżam do Polski, gdzie się spotkać i pogadać i to jest fajne, ale na co dzień są różne sposoby na to, żeby się komunikować, są spotkania, wiesz, na przykład na platformie Zoom, czy na Skype'ie. Na Skype'a już generalnie nie używamy, Skype jest słaby. Skype jest słaby, man, ale Zoom jest to fajna platforma do tego, na przykład, żeby się spotykać, gdzie kilkaset osób, gdzie naraz może się spotykać, wymieniać się doświadczeniami, pomagać sobie, wiesz, robić tak zwane mastermindy i wiesz, ty możesz siedzieć w Kokotowie, ja mogę być tutaj, ktoś inny może siedzieć gdzieś na Mazurach, czy w Holandii i możemy wszyscy razem się spotkać i ulepszać, nie? Także, wiesz. I to jest piękne. Nie? I to jest fantastyczne. Kevin, poruszyłeś tutaj właśnie, wspominając o tej naszej pierwszej rozmowie telefonicznej, kiedy to ja zadzwoniłem do ciebie, tutaj bardzo mocno wybrzmiało to, jak właśnie ważnym elementem działania internetowego jest budowanie wizerunku, budowanie marki, systematyczne dzielenie się wartością, właśnie nagrywanie wideo, nagrywanie live'ów. To wszystko powoduje to, że kiedy, bo jeżeli ty dzwonisz się do człowieka, człowiek się może albo nie jest zainteresowany, albo chce spróbować, albo zero-jedynkowy system. Ja ci powiem tak, coś wam zdradzę, nie? Ja jestem też network marketingu w tej samej firmie, w której jesteś ty i oprócz tego mam swój własny produkt, który też sprzedaję przez telefon, domykam rozmowy na telefon, czasami same się sprzedają, czasami nic nie muszę robić, czasami trzeba do kogoś zadzwonić i po prostu z tym osobą porozmawiać. Nie mogę się nadziwić, jak ważne jest to, jak ty bardzo wierzysz w swój produkt. I teraz tak, jeżeli to jest twój własny produkt, no to automatycznie powinieneś bardzo w niego wierzyć i to jest raczej oczywiste. Jeżeli sprzedajesz nie swój własny produkt, czyli sprzedajesz produkt jakiejś innej firmy, przykładowo jesteś w network marketingu i masz na przykład zajebisty produkt,
ale po prostu nie stworzyłeś go ty sam, tak? Wiesz, masz tylko od tego jakąś prowizję. Mogą być to fajne prowizje, nieważne, ale po prostu nie wszystko idzie do ciebie. Nie mogę się nadziwić, jak ważne jest to, żebyś ty uwierzył, na maksa uwierzył, że ten produkt jest twój, że to jest twój produkt, nie? Bo to ludzie czują, to ludzie to czują po prostu, nie? Jeżeli ty się nie zidentyfikujesz z firmą, z produktem, zapomnij, stary, nie? Nie ma szans, nie? Ludzie to wyczują, że ty im chcesz po prostu coś sprzedać, że jesteś jakimś pośrednikiem. Oni nie będą czuli, że ty jesteś związany z tym na maksa, a to jest kluczowe do tego, żeby ktoś przyłączył się do ciebie, żeby ktoś chciał od ciebie coś kupić, żeby ktoś chciał z tobą robić interes. On musi wiedzieć, że ty jesteś, że jesteś tą firmą, że to ty, że ty jesteś przedstawicielem, nie? Rozumiesz? Trzeba być marką marki. Fajnie to napisał Lucjan. Zgadza się, musisz być produktem produktu. To tak jak jest, dokładnie tak jak ja mówię, marką marki. To jest, Kevin, dokładnie tak, ale jest jedyny sposób na to, aby uwierzyć w produkt, który chcemy promować, z którym się identyfikujemy. Nie ma lepszego sposobu jak używanie tego produktu. Tak jak ja przykładowo tutaj zawsze popijam sobie ten zielony koktajl. Napój bogów. Zielony koktajl Mołotowa. Szreka pije. Kevin, wiesz, co w tej szklaneczce jest? Bo nieraz ci tego zabrakło, tak? Tak, słuchaj, Jezu, pamiętam, jak w zeszłym roku na Kanarach, jak siedziałem tam od grudnia, w grudniu przyjechałem i pamiętam, że wziąłem ze sobą jakieś zapasy, ale mi się skończyły, nie zdążyłem zamówić na czas. Oh my god, chyba 3 tygodnie bez tego byłem, bez mojego ulubionego koktajlu. Ale w końcu jak przyszedł, to był najszczęśliwszy dzień mojego życia w tamtym czasie. Więc tak, no ale słuchaj, można sprzedawać, słuchaj, ludzie sprzedają, nie wiem, ludzie pracują w McDonaldach, ludzie robią różne rzeczy, okej? Okay? Biorą za to pieniądze, nie? Więc teraz wypadałoby się zastanowić, jeżeli chcesz działać w czymkolwiek, znajdź sobie produkt, z którym będziesz się mógł identyfikować, który będziesz czuć, że po prostu, że jest dobry dla ludzi, że pomaga ludziom, nie? Że w dzisiejszym świecie generalnie mamy wybór, nie? Możemy albo się napić, nie wiem, albo się napić soku z cukrem w sklepie, tak? Kupić jakiś w kartoniku jakiś sok z cukrem. Albo możemy, nie wiem, wycisnąć sobie jakiś sok. Albo możemy kupić przygotowane wcześniej produkty jakieś specjalistyczne, które po prostu w dłuższej perspektywie sprawią, że ty będziesz czuć się dobrze i oprócz tego, że z nich korzystasz, będziesz mógł je po prostu dalej jakby polecać. I zarabiasz na tym kasę, nie? Także wystarczy się zastanowić, nie? Wystarczy trochę pomyśleć, otworzyć głowę i podjąć decyzję i spróbować, nie? I pomagać przy tym innym osobom. Bo dzięki temu, że pomagamy, zostajemy wynagrodzeni. Słuchaj, bo tak naprawdę, ilu osobom będziesz w stanie pomóc, tak duży sukces ty osiągniesz, tak? Więc im większej ilości osób pomożesz osiągnąć sukces, tym większy sukces ty osiągniesz, nie? To jest to tak proste. Czytając jedną książkę, czytając pewną książkę, nie pamiętam, w której książce to było, bo przeczytałem tych książek w ostatnich 4 latach naprawdę ogrom. Wysłuchałem setki, może tysiące godzin audiobooków i usłyszałem, albo przeczytałem kiedyś takie słowa. Jeżeli dzisiaj za mało zarabiasz, to znaczy, że pomagasz za małej ilości osób. Myślisz tylko o sobie. Dlatego masz tylko tyle. Tak, jeżeli za mało zarabiasz, to znaczy, że pomagasz za małej ilości osób. Zacznij pomagać na dużą skalę. Dokładnie. I znajdź system albo zbuduj system. Ja się zajmuję akurat dwoma rzeczami. Mnie akurat to tak interesuje. To jest moje całe życie.
że ja i buduję systemy, i oprócz tego szukam systemów, które sprawiają, że mogę pomóc większej ilości osób sprawniej, skuteczniej, szybciej, ok? Dlatego, dlatego to jest tak ważne, nie? Żeby albo znaleźć taki system, albo zbudować go samemu, nie? Jeżeli dopiero zaczynasz, świetnym pomysłem jest to, żeby dołączyć do jakiegoś kolejnego słowa nie chciałem użyć, którego już też nie, już mi też się znudziło, dołączyć do grupy osób, która ma taki system, który działa, który jest sprawdzony i na którym ty będziesz mógł się nauczyć, mogła nauczyć, jak robić to prawidłowo. Mało tego, wydaje mi się, że ludzie w ogóle strasznie ludzie nie doceniają tego, że dołączając do jakiejś grupy osób, która już działa w projekcie, o Jezu, użyłem tego słowa, która działa w jakimś, w jakiejś grupie, tak, i robią coś internetowo, ludzie nie doceniają tego, jak ważne są te informacje, jak ważna jest ta wiedza, którą posiadają te osoby, które już osiągnęły sukces. I jak ważne jest to, oni sobie nie zdają sprawy, jak to jest ważne, jak to ich wyciągnie w górę, no nie? Przebywanie z takimi ludźmi po prostu. To jest kwestia roku, dwóch, trzech. I pamiętaj, jesteś średnią wypadkową pięciu osób, z którymi się zadajesz. Więc zwróć uwagę na to, z kim się zadajesz, z kim rozmawiasz. Ok? Zwróć na to uwagę, bo po prostu ty będziesz taki sam jak oni. Będziesz średnią wypadkową tych osób. I jeżeli ty podwyższysz... No. Mówiłeś? No skończ. Jeżeli ty po prostu... co ja chciałem powiedzieć? Że jeżeli... jeżeli będziesz zwracać na to uwagę i sobie podniesiesz tą poprzeczkę, zaczniesz się otaczać osobami lepszymi od siebie, to, to sam staniesz się lepszy, nie? Sam się rozwiniesz, nie? Mhm. Kevin, poruszyłeś tutaj jeszcze właśnie ważny element, który często też u mnie pojawia się po prostu rozmawiając z ludźmi i nieraz mówię, zacznij się otaczać, zmień innymi ludźmi, zmień środowisko. Nieraz ludzie mówią, to znaczy co, mam się oderwać od swoich przyjaciół, znajomych, jak mam wejść w to środowisko ludzi, którzy się jak to zrobimy? Jak chcesz, słuchaj, jak chcesz, to wejdziesz. Jak chcesz, to znajdziesz sposób na to. Więc jeżeli ktoś ci się pyta, ale jak ja mam to zrobić, okay, to możesz mu wskazać drogę. Jedną z drugiej jest to, że dołączysz po prostu do jakiegoś biznesu, tak? Gdzie tam są tam takie osoby. Oczywiście poszukaj dobrego biznesu, bo biznesów dzisiaj jest dużo, tak? Ja widzę ciągle reklamy na Facebooku, jakieś tego typu, kto chce się dowiedzieć, jak zarabiać, coś tam, wpisz tak w komentarzu. No to jest bullshit, nie? W ogóle to jest bullshit. Bądź profesjonalistą, nie? I jeżeli ktoś będzie chciał znaleźć drogę, jak to zrobić, to znajdzie tą drogę, nie? To znajdzie takie osoby, nie? Więc ja na przykład znalazłem takie osoby, dołączając do network marketingu. Wcześniej miałem swój biznes internetowy i nie znałem nikogo w internecie, nie znałem, oprócz moich mentorów ze Stanów, nie znałem nikogo, a chciałem mieć z kim podzielić się tą wiedzą, chciałem mieć z kim o tym porozmawiać, bo jeżeli rozmawiasz z kimś o tym, jeżeli robimy takiego live'a, jak my dzisiaj robimy, my sobie utrwalamy pewne elementy, my sobie pewną wiedzę utrwalamy, tak? Dla nas to, że my teraz rozmawiamy, my po prostu jeszcze bardziej sobie zaszywamy w sercu, jak można tak powiedzieć, jeszcze bardziej sobie po prostu robimy taki nawyk w głowie, że to jest nasze życie. Że po prostu, że to jest to, no nie? Więc po prostu rozmawiając z takimi ludźmi, oglądając takie live'y i tak dalej, zaczniesz się zmieniać, zaczniesz ewoluować i osoby, które wcześniej były niedowiarkami w swoim życiu, które ci mówiły, stary, nie wychylaj się, oni w pewnym momencie odpadną, bo oni zobaczą ciebie na jakimś zdjęciu z jakiegoś eventu, zobaczą cię gdzieś, gdzie ty odnosisz sukces na scenie i oni sobie powiedzą, wow, nie? Oni wtedy powiedzą, wow, być może się nawet śmiali z ciebie gdzieś tam, wiesz, po cichu, albo nawet gdzieś tam na fejsie coś mówili, a później przyjdą do ciebie i będą chcieli, żebyś im pokazał, jak to się robi, nie? Ale nie przejmuj się tymi ludźmi, nie przejmuj się, ty musisz patrzeć na siebie,
Okej? Okay? Ty musisz zadbać o swoje marzenia, nie? O swoje cele. Musisz zadbać o to, żeby tobie było dobrze i twojej rodzinie, a zrobisz to tylko w ten sposób, jeżeli zaczniesz się rozglądać dookoła, okej, okay, co dookoła mnie jest? Co się dzieje dookoła mnie? Jacy ludzie są? Zaczniesz zwracać na to uwagę, co jest grane w ogóle, nie? Czasami ludzie robią pewne rzeczy i nawet sobie nie zdają sprawy, co oni robią, nie? Gdzieś są w jakimś towarzystwie, jeżeli jakieś towarzystwo ci nie odpowiada, wyjdź stamtąd, możesz wyjść po prostu. Masz pełne prawo. Masz pełne prawo, po prostu wyjść skądś. Więc taka ta świadomość jest bardzo ważna, tak? Tak zwany self-awareness z angielskiego, to o czym mówi Gary Vaynerchuk bardzo często, że musisz mieć świadomość, kim ty jesteś i czego chcesz i o czym marzysz. Dlatego o takich rzeczach musisz myśleć, o takich rzeczach musisz... I jak zacząć myśleć o takich rzeczach? No właśnie słuchając książek, słuchając audiobooków, słuchając ludzi, którzy gdzieś tam już osiągnęli to, co ty chcesz osiągnąć, nie? To ci zaczną się klapki otwierać, nie? W głowie. Ja zawsze mówię, Kevin, że nikt nie musi, nie wiem, zostawiać od razu tych znajomych, których miał do tej pory, prawda? Powiedzieć im w pewnym dniu, dobra, nie chcę cię znać, bo ja mam już inne towarzystwo i w ogóle. To nie tędy droga, po prostu... Trzeba robić swoje. Będą chcieli dołączyć do ciebie, to dołączą. Nie, no to trudno, też nie możemy, nie każdy się, tak jak wcześniej mówiliśmy, do wszystkiego nadaje. Tylko, że jeżeli to towarzystwo cię nie dołuje po prostu, akceptuje to, co robisz, wspiera cię w tym, co robisz, nie robi tego, co ty... Nawet nie musi wspierać, byle nie przeszkadzało. Nie musi wspierać, byle po prostu nie przeszkadzało tego, co ty robisz. Nie musisz tego po prostu towarzystwa odprawiać. Chyba, że, teraz ważna sprawa, chyba, że osoby, które są osoby w twoim otoczeniu, być może to być teraz ważna sprawa mega, nie? Bo może być tak, że twój partner neguje to, co ty robisz, nie? To jest mega ciężka sprawa w tym momencie, bo możesz być już po ślubie, albo możesz mieć, możesz mieć jakieś zobowiązania wspólne i tak dalej, i wtedy to nie jest taka łatwa sprawa. Ale jeżeli ktoś ciebie neguje, to ty nigdy nie osiągniesz sukcesu. Nie ma szans. Jeżeli ktoś komuś zależy i on cię neguje, nie ma szans. Nie ma szans. Więc jeżeli będziesz chciał gdzieś do czegoś dojść i osiągnąć sukces, to niestety, ale będą musiały być poczynione drastyczne kroki i takie rzeczy się dzieją, tak? Rozwody i tak dalej, bla, bla, bla. Moim zdaniem, często się mówi, że w związku na przykład jedna osoba może robić coś tam, a druga może robić coś tam i nie ma z tym problemów, każdy powinien mieć swoje życie. Moim zdaniem, jeżeli ta druga osoba nie lubi przynajmniej i nie czuje tego i chociaż raz da ci do zrozumienia, raz cię chociaż wyśmieje, nawet parsknie tylko tak, raz tylko po prostu da ci do zrozumienia, że to, co ty robisz, że ona tego nie rozumie i ona nie ma szans po prostu, nigdzie do niczego nie dojdziesz, nie? Będziesz po prostu zawsze, wracając do domu, będziesz myśleć o tej drugiej osobie, że nie możesz się otworzyć do końca, a przecież to jest najważniejsza osoba w twoim życiu, tak? Razem mieszkacie i tak dalej. Więc moim zdaniem ta osoba musi robić, znaczy musi być z tobą po jednej stronie. Musi być z tobą w jednej drużynie. Musi się grać do jednej bramki. Ona musi to rozumieć. I przynajmniej musi cię wspierać. I nigdy nie dać tobie do zrozumienia, że ci się nie uda. Albo coś w tym stylu, nie? Nie wiem, czy mnie rozumiecie, o co mi chodzi. Kamil, znamy jedną osobę, która 4 lata mu zajęło, żeby żonę nie tyle przekonać, co on zawsze mówił, że on pokazywał codziennie swoją zmianę. Jego żona w ogóle tego nie akceptowała, co on robi. Codziennie pokazywał swoją zmianę i codziennie z nią po prostu rozmawiał. Nie kłócił się, tylko codziennie
sukcesywnie pokazywał, nie szukał zmiany drastycznej w niej, tylko po prostu codziennie pokazywał, jak on się zmienia. Okej. Okay. Po czterech latach, w maju w zeszłym roku, przyjechała żona z nim pierwszy raz na spotkanie firmowe. Od tej pory zawsze jest z nim przyjemny, po prostu już na drugą. Troszkę się głośno u pianina zrobiło. Coś tu chyba ktoś zaczął grać na pianinie, na fortepianie. Chyba się przeniosę. Przynajmniej posłuchamy muzyki z Kanarów. Także, słuchaj Kevin, jak ktoś bardzo kocha swoją rodzinę i wie, że to jest dla nich jedyna i słuszna droga najlepsza, to po prostu pokazywać swoją zmianę i rozmawiać. Rozmowa, jeszcze raz rozmowa. Jeżeli ta druga strona też kocha tego, nie wiem, czy to będzie facet, czy będzie to kobieta, jeżeli kochają się nawzajem, a tylko nie akceptuje to, co on robi, to wiem, że znajdą kiedyś... Słuchaj, a... Musisz się chyba przenieść gdzieś. Za głośno jest, nie? Poczekajcie. W ogóle ja nie widzę, czy ktoś nas ogląda w ogóle, do góry mi nie wyskakuje. W ogóle ktoś nas ogląda? Oglądają. Są z nami widzowie. Także, moi drodzy, jak oglądacie, puśćcie jakieś serducho, żeby Kevin widział, że jesteście z nami. Serducho, paluchy, rzućcie tutaj, jeżeli wam się podoba w ogóle to co dzisiaj po prostu tutaj Kevin się dla was wartościowe. Skomentujcie, zostawcie paluchy, serducho, mówcie do live'a, bo z pewnością jest tutaj ogrom wartości, ogrom wskazówek dla osób, które dzisiaj gdzieś tam błądzą, szukają dla siebie rozwiązań, a tych rozwiązań jest naprawdę cała masa. Wystarczy tylko dostrzec te rozwiązania. Weź do tym wynieść to po prostu. Otoczyć się ludźmi, którzy są troszkę, którzy postanowili, między ludźmi, którzy postanowili walka do tym właśnie samorozwój, o samokształcenie, bo to, czego nas nauczyła szkoła, z pewnością mało kogo, to są jakieś tam promile osób na całym świecie, że to, co nauczyła szkoła, ludzie doszli do sukcesu. No nie znam takich, bynajmniej ja, ludzi, którzy by z wiedzą szkolną odnieśli gigantyczne sukcesy na jakiejkolwiek płaszczyźnie swojego życia. Samokształcenie, samorozwój to jest klucz, kluczowy element i przede wszystkim określenie jasne, jasno określony cel, który chcemy w życiu osiągnąć. Nasze to gorące dlaczego i po co. Na 100% wiemy, że można. Jeżeli ktoś szuka zmiany, szuka, nie wiem, czy to ja szukałam bardzo dużo czegoś na naszego syna, bo on bardzo dużo chorował. I w drodze pomału raz i wiem, że jeżeli czegoś naprawdę chcesz, naprawdę pragniesz, nasz twórca nam podsyła takie rozwiązania, takich ludzi, takie możliwości, że jesteśmy w stanie to wykorzystać, jeżeli ktoś tylko łapie to i chce wykorzystać, to po prostu nie ma możliwości, żeby tego nie zrobił i żeby tego nie wykorzystał. Dokładnie. Moi drodzy, Kevina nam chyba urwało. Nie, bo on przechodzi, szuka jakiegoś dogodnego miejsca. Powiem to, Kevin ma po 20 konsultację. O, Kevina wyrzuciło. Nie wiem, czy uda nam się jeszcze z Kevinem połączyć. Ale moi drodzy, myślę, że godzinka czasu wystarczy. Nie będziemy tutaj bić piany, nie będziemy sztucznie gdzieś tutaj ciągnąć tego live'a. Moi drodzy, tak jak mówię, jeżeli wam się podobał ten live, zostawcie ślad po sobie, komentarz, zostawcie serducho, zostawcie palucha w górę, jeżeli było warto tutaj spędzić z nami tą godzinkę. I moi drodzy, o, Kevin chce dołączyć jeszcze.
Myślę, że jeszcze się uda. Kevin gdzieś się tam przemieścił w inne miejsce. Da radę. Sorry, coś, coś mnie ucięło. Akurat dodaję Kevina, zobaczymy, czy jeszcze wskoczy. Moi drodzy, także warto się rozwijać, warto szukać tych swoich właściwych miejsc. Ale żeby znaleźć te dla siebie właściwe, odpowiednie miejsca, gdzie możemy wzrastać, musimy często po prostu posmakować, polizać, spróbować, żeby tego doznać, żeby tego doświadczyć. I to móc powiedzieć, że to jest faktycznie dobre, to jest coś złe. To jest tak, jak Kevin powiedział właśnie z produktem, że aby być tą marką marki, produktem produktu, musimy wierzyć w niego na 100%. A jak my wierzymy na 100%, to jeżeli będziemy stosować, sami się do niego przekonamy, wtedy będziemy przekonani do niego na 100%. Wtedy możemy ze szczerego serca powiedzieć, słuchaj, jeżeli chcesz sobie pomóc, masz taki i taki problem. Ja przykładowo używam tego i tego. Chcesz, spróbuj. Ale namawiamy kogoś i to pokazujemy. Ja tego używam, to jest dla mnie genialne. Chcesz, spróbuj. Wiecie co? Jestem, nie? Widzicie mnie? Tak, tak, widać i słychać. Tak. Trochę się od pianina, trochę od fortepianu, trochę się uciąłem. Czekajcie, pan tu siedzi, widzisz? co chciałem powiedzieć, że dużo osób tak naprawdę szuka łatwego, szybkiego zarobku, łatwiej, szybkiej złotówki. Tak to się mówi po amerykańsku quick buck, takiego szybkiego dolara. I dopóki będziesz myślał w ten sposób, to zapomnij, nie? Możesz wejść najlepiej, jak masz jakieś oszczędności, kup sobie Ripple, taką kryptowalutę, która podobno będzie taka droga jak Bitcoin i być może zarobisz, być może stracisz, okej? Okay? I zrób to. Ale jeżeli nie szukasz szybkiego zarobku, to znajdź ekipę, która w tym momencie już osiąga sukces. Znajdź ekipę i poświęć się temu projektowi. Spróbuj danego produktu. Pokochaj go. Weź go do serca, jakby to był twój własny produkt. I wtedy masz szansę osiągnąć tak naprawdę sukces. Czyli po prostu zanurz się w tym, co robisz. Okay? Potraktuj to jako twoją profesję. Potraktuj to jako twoją karierę, jako twoją przyszłość. Jako coś, co macie zaprowadzić gdzieś bardzo, bardzo daleko, stawiając sobie bardzo, bardzo duży cel. Jeżeli ty sobie postawisz tylko celem, będzie tylko to, że masz zarobić coś szybko, to zapomnij. Po prostu, okej, tak jak mówię, możesz, jest kilka jakichś tam projektów, gdzie można szybko zarobić, zdarza się to, niektórzy mieli szczęście z kryptowalutami, niektórzy mieli szczęście z czymś innym, proszę bardzo, spoko, ale to jest sprint. A ty najlepiej, ty musiałbyś zacząć myśleć o swojej drodze jako o maratonie, o czymś, co będzie na lata, o czymś, co posłuży ci na bardzo długo i o czymś, co będziesz robić profesjonalnie. Także taki mój przekaz dla wszystkich na dzisiaj. Kevin, robiąc coś z myślą nawet o wnukach. Dokładnie, dokładnie. W naszym przypadku. Jeżeli to jest Kevin, to jest dokładnie tak, jak kiedyś usłyszałem z ust mojego mentora, wspaniałego człowieka, który jest człowiekiem sukcesu. Usłyszałem takie bardzo ważne słowa, które utkwiły mi w głowie i też przez proste zdanie. Zrozumiałem bardzo, bardzo wiele, że jeżeli chcesz odnieść dzisiaj sukces na jakiejkolwiek płaszczyźnie, jeżeli to jest biznes, jeżeli ty dzisiaj zaczynasz współpracę z jakąś firmą, widzisz, że jest tam możliwość, widzisz dla siebie szansę odniesienia tego sukcesu, to z tą firmą musisz tak troszeczkę jakby zajść w ciążę.
Musisz tak jakby zajść w ciążę, czy to z produktem, czy z tą firmą i po prostu tak jak kobieta zachodzi w ciążę, cieszy się, pielęgnuje, coraz bardziej dba o siebie, bo musi zadbać o siebie. I to samo jest z budowaniem biznesu. Jeżeli chcemy budować ten biznes na wysokim poziomie, musimy od samego początku o niego zadbać, musimy się w nim zakochać, żeby to później po prostu przekazać drugiemu człowiekowi. Dokładnie. Zgadzam się z wami w 100%. Ja nawet od jakiegoś czasu zacząłem sobie mówić na moje biznesy, które mam, my little baby, moje małe dzieciątko, że ja nigdy nie oddam mojego małego dzieciątka nikomu, zawsze będę się nim opiekował i ono będzie się zmieniało, będzie rosło razem ze mną, a ja będę zawsze się starał, żeby dla niego było jak najlepiej, nie? Także tak jak tutaj mówisz, że można to traktować jako, trochę jak zajście w ciążę, ja trochę też to nazywam przejść taką cieniutką granicę, przejść na drugą stronę, po prostu czyli postanowić sobie, że będę robić to profesjonalnie, że to jest moje życie od teraz. Że od teraz to jest to, co ja chcę robić i to, co chcę robić profesjonalnie i chcę być najlepszy w tym, co robię. Także tego wam wszystkim życzę, żebyście taką decyzję świadomą podjęli i każdego dnia pracowali ostro, ok? I pracowali w dłuższej perspektywie, czyli nie w sprintach, tylko wzięli to jako maraton. I ja też zacząłem dopiero 2 lata temu. I nie chcę się tutaj mądrować, ale wiele z rzeczy, które gdzieś tam usłyszałem, utkwiło mi w głowie i wiele z rzeczy, których słucham na co dzień, staje się moimi nawykami, staje się moim życiem i przez rezultaty, które ja osiągam, widzę, że to działa. I też każdemu chcę to przekazać, każdemu chcę o tym mówić, każdego chcę o tym uczyć, nie? Zobacz, Kevin, ile musimy naszej pracy, cierpliwości, energii, zaangażowania, miłości włożyć, żeby wychować dzieci, prawda? Czasem ludzie myślą, nie mam że dzieci, wejdą do... Ale teraz już... Ale mam biznes i teraz już traktuję jak dziecko i wiem, o czym mówisz. Tak, ale dużo ludzi myśli, że wejdą gdzieś do jakiegoś biznesu i samo się zrobi. Samo się nikt tak jak nie mówię, zrobi. Wiele... Nawet jak dzieci osiągną tą pełnoletność, to zawsze człowiek gdzieś tam jest z boku, przygląda się, nieraz coś tam podpowiada. Wiadomo, że nie można usunąć, nie wiem, gdzieś to słyszałam, wszystkich kamyków spod nóg dla dziecka, bo też musi iść własną drogą i podejmować własne też decyzje. Też się musi potknąć. Oby nie musiał się przewracać i potknąć, ale każde potknięcie, każda wskazówka jest jakąś nauczką dla niego. I mówię, człowiek zawsze jest gdzieś blisko i nie można tego zostawić. Ale zobacz, jaka to jest piękna analogia. Jak zaczynasz biznes i jak dziecko się rodzi, to musisz być przy nim cały czas, 24 godziny na dobę. Nie? Tak. Żeby ono rosło, żeby się prawidłowo rozwijało, a z czasem to dziecko i ten biznes nabiera, jak to się mówi, samodzielności i później już samo idzie i tak samo jest, rośnie w siłę i tak samo jest z biznesem i tak samo jest z dziećmi. Piękna analogia w ogóle, nie? I zobacz, żeby wychować dziecko potrzebujesz tyle i tyle lat, a ludzie czasem chcieliby zarobić pół miliona złotych w kilka miesięcy, albo chcieliby po kilku miesiącach zarabiać od razu 10 tysięcy euro, nie? Ostatnio taki gościu do mnie napisał, mówi do mnie, że słuchaj, po ilu miesiącach ja zacznę, chciałbym zarabiać 10 tysięcy euro, nie? Po ilu miesiącach to jest możliwe? Ja mówię, stary, no tak, jak się zepniesz i jesteś dobry w tym, co robisz, 4 godziny na dobę, to tak 2-3 lata dasz radę. Nie? No tak. Ludzie by chcieli zarabiać 10 tysięcy euro na miesiąc, a kurwa nie mając pojęcia o niczym. Weźmy pod uwagę, że 80% czy 70% ludzi w
Polsce pracuje na stanowiskach, które są opłacane między 2,5 tysiąca a 1500 zł. I nagle przychodzi taki sobie ktoś i ty mu o czymś opowiadasz i on ci mówi, dobra, to ja chcę 10 koła za to. Co? What the fuck? Za co, kurwa? Za co ty chcesz 10 koła, stary? Weź, idź, naucz się, zacznij coś robić, naucz się i wtedy możemy pogadać, dobra? Chyba, że znasz jakiś biznes, który mi da 10 tysięcy złotych w 2 miesiące. Okej, okay, to pokaż mi. Nie? Oczywiście, no to, tak. to jest możliwe. Niektórzy potrafią takie rzeczy robić, ale to wymaga doświadczenia. Już gdzieś wcześniej coś robili. Tak? Rozumiesz? Wymaga to doświadczenia, zaangażowania, miłości do tego, co się robi. Przede wszystkim pokochania tego, co się robi. Miłości do drugiego człowieka. To jest ważne, bo jeżeli będziemy chcieli robić biznes na ludziach, a nie z ludźmi, to wcześniej czy później po prostu to się wszystko rozsypie. I to jest ważne, bo tam wyrzeźbić, wyiskać możemy kogoś raz, maksymalnie dwa razy. Trzeci raz już się ten człowiek nie da. Więc tutaj właśnie to jest bardzo ważne. Dzisiaj ludzie bardzo często by chcieli właśnie, tu wracając do tych dzieci, bo to naprawdę świetne przyrównanie. Właśnie wychowanie dziecka, tam od poczęcia do, można powiedzieć, do samodzielności, do pełnoletności. Dopóki po prostu naszym obowiązkiem jest to dziecko wychowywać. I co, jeżeli to dziecko przykładowo zaczyna już mówić, zaczyna tam chodzić do szkoły i co, zaczyna ci pyskować, zaczyna ci nie słuchać, to co, pakujesz go do worka na Wisłę i robisz sobie nowe? Dokładnie. Dokładnie. I często ludzie tak biznes traktują, dokładnie, że zaczynają dokładnie się czegoś tak uczyć. Ludzie traktują. Zaczynają się czegoś uczyć. Dołączają przykładowo do jakiegoś tam network marketingu. Mija przykładowo pół roku. Ten biznes jest do dupy, to nie działa, to w ogóle ten. I nagle nie mówią, robiąc nic? Nie robiąc nic. Albo coś tam dokładnie podubali, rozpaprali i zostawili i mówią, to nie działa, idę do następnego. W następnym co robią? Dokładnie. To samo, podubią, to nie działa, idą do następnego. Nie, to nie działa, dokładnie, bo jeżeli ty będziesz co kilka miesięcy rozdobywał nowe, mając wsparcie, mając system, mając pojazd, mając wszystko do dyspozycji, jeżeli inni ludzie w danym biznesie odnoszą sukcesy, to tylko przykładowo może u ciebie jest za mało wiedzy, za mało doświadczenia, więc musisz się tego nauczyć. Dokładnie. Nauczyć się więc pokory, potrzebujesz więcej. Więc potrzebujesz, jeżeli ty nie możesz dzisiaj osiągnąć z tego, co osiągają inni, czegoś ci brakuje. Zastanów się, tak, co to może być. Może wiedza, może za mało pracujesz, może za mało telefonów wykonujesz, może za motywacji ci brakuje, może twoje cele są zbyt niskie. Może sobie powiedziałeś, nie wiem, będę zarabiać 2000 zł miesięcznie, ale ciebie tak naprawdę w środku to nie jara. Ty byś chciał zarabiać miliony. Nie? Może powinieneś sobie postawić większy cel. Może to będzie cię wtedy motywowało. Nie? Tak. I to jest, w ogóle to, naprawdę mega analogie dzisiaj wynaleźliśmy z tymi dziećmi. Naprawdę. To jest po prostu mega. To samo, co ty, Jacek, powiedziałeś teraz przed chwilą. Czy ty po pół roku porzucasz swoje dziecko i mówię, zrobię se nowe. A tamto, kurwa, znudziło mi się, nie? Nie, stary. Kevin, nawet nie po roku, tylko gdzieś dzieci, kiedy zaczynają dorastać. Zaniedbywaliśmy te dzieci, prawda? Nie poświęcaliśmy im tyle uwagi, ile powinny mieć. Nie rozmawialiśmy z tymi dziećmi, więc przychodzi ten okres dorastania. Dzieci zaczynają się buntować, dzieci zaczynają być nieposłuszne, niepokorne. I znam bardzo dużo osób, gdzie nawet raz jedna mama powiedziała, że zaczyna nienawidzieć swojego dziecka, bo no tak jej dawało w dupę. A kiedy ja na przykład zaczęłam mówić, że ja ze swoimi synami, my rozmawiamy codziennie, pytam, jak minął dzień, jakie oceny w szkole, co robiliście, ona mi mówi, że ona nigdy w życiu tak ze swoim synem nie rozmawiała, prawda? Więc gdzieś tam przy tym wychowaniu, w takim zabrakło relacji. W najbardziej czułym miejscu, gdzie dziecko było małe, zabrakło tego, więc nie dziwmy się, kiedy później coś idzie nie tak. No i co? I weźmie, wyrzuci to dziecko, tak jak Jacek powiedział, do worka i na Wisłę? Nie. Musi konsekwentnie, krok po kroku,
z nim przerabiać tak jakby od nowa, zaczynać odbudowywać te relacje, prawda? Może brakuje, może brakuje tej matce czy temu ojcu jakiejś informacji, może oni czegoś nie wiedzą. Tak. Nie? I powinniby się doszkolić, powinniby się ciągle rozwijać, powinniby ciągle właśnie szukać informacji od ludzi, którym się powiodło, tak? A często ludzie po prostu, wiesz, poddają się, mówią sobie, a dobra, whatever, wiesz, dobra, jakoś to będzie. Nie będzie to jakoś. Jeżeli chcesz, żeby twoje życie było jakieś tam, no to dobra, no to jakoś to będzie, nie? Ale jeżeli ty chcesz mieć zajebiste życie, takie jak 1% ludzkości, okej? Okay? Ludzie często chcą mieć życie jak ten 1 czy 2% ludzi na świecie, gdzie widzą dookoła na Instagramie, widzą na Facebooku ludzi, którzy mają zajebiste życie, mają zajebiste auta, mieszkają, podróżują. I ludzie chcą mieć takie życie, a nie, jak ten 1-2% na świecie, a nie potrafią robić tych rzeczy, które robi i nie chcą robić tych rzeczy, które robi ten 1 czy 2% ludzi na świecie. Bo ten 1 czy 2% ludzi na świecie, oni codziennie zapierdalają, rozwijają się, prowadzą takie rozmowy jak my, robią mastermindy, wydają kupę kasy w siebie, w swój web, w książki, w audiobooki, jeżdżą na konferencje, sprzedają na słuchawce, robią deale, ok? Rozmawiają z ludźmi na LinkedIn, rozmawiają z ludźmi na Facebooku, nagrywają wideo, wrzucają posty na Instagrama, oni zapierdalają. I cała reszta chce mieć to samo, ale nie chce robić tych rzeczy, co oni robią, nie? To jest crazy. Bardzo ważny element, tak tutaj mi poruszyłeś, właśnie nieraz komuś coś nie wychodzi. Ja mówię, przeczytaj książkę. Przeczytaj wartościową książkę. A on ci powie, a ja już tą książkę czytałem. Co ty mi będziesz mówił? A ja mówię, ale powiedz mi teraz, okej, okay, przeczytałeś książkę. Co z niej się dowiedziałeś i co wdrożyłeś w swoje działanie? Bo ja mówię, przeczytać to można dzisiaj 1000 książek. Pytanie, co wykorzystałeś z tej książki i co zastosowałeś? Dokładnie, dokładnie. Jeżeli przykładowo, ja teraz przeczytałem książkę, tą, którą wam pokazywałem, Expert Secrets. Ja od razu dzisiaj miałem mieć konsultację, ale mi wypadła. Dzisiaj jadę do domu za chwilę i ja wdrażam to, co jest w tej książce. Będę to wdrażał, mimo że ta książka ma 300 stron i praktycznie wszystko jest, może nie wszystko, ale 60% jest do zmiany mojego modelu, jest do zmiany na podstawie tego, co ja tam przeczytałem i chcę to po prostu zmienić, bo ten ktoś, kto napisał tą książkę, ja wiem, że on robi to dobrze, on już to zrobił wcześniej i on osiągnął sukces i on ma doświadczenie 10-letnie przykładowo w tym, co ja robię. Więc ja czytając tą książkę, ja jemu wierzę i ja dzisiaj już będę wdrażam to do siebie, okej? Okay? I ktoś by mógł, i czasami ludzie mogliby powiedzieć, dobra, ale bo ja mi jeszcze brakuje tego siamego i owego. Nieważne, nie? Po prostu bierz to, co masz dzisiaj i wnieś to do swojego życia dzisiaj tyle, ile możesz, nie? Sukcesywnie, krok po kroku, małymi kroczkami. Krok po kroku, małymi kroczkami wdrażać w życie. Wiecie, ile ja przez ostatnie pół roku, ile ja się namęczyłem, ile ja się naszukałem, ile ja spędziłem nocy nieprzespanych na Kanarach, żeby mi odpaliło to, co ja mam, teraz, żebym stworzył to, co mam teraz, żebym stworzył taki lifestyle, żebym mógł, żebym inspirował ludzi do tego, żeby oni się dołączali do mojego biznesu, żeby oni chcieli mnie słuchać, żebym stworzył taką otoczkę tego całego, czyli infrastrukturę, czyli system, który działa. Ja po prostu nie wyobrażacie sobie, ile noc po prostu nie przespałem, ale co z tego? To jest tylko czas. On minie. On minął. On już, to, że ja się wtedy nie wyspałem, to już na mnie dzisiaj nie oddziałowuje, tak? Jestem zdrowy, czuję się dobrze, jest okej. Okay. Spędziłem jakoś ten czas, mogłem go spędzić w inny sposób. Mogłem iść na imprezę, mogłem napić się wódki, mogłem, nie wiem, zrobić cokolwiek, ale nie, ja zrobiłem to dla siebie, dla swojej przyszłości. I dzisiaj
mogę mieć satysfakcję z tego, że okej, okay, zrobiłem to. Mogę mieć satysfakcję i dostaję siłę do tego, żeby iść dalej tak naprawdę, bo siła przychodzi z działaniem. Jeżeli ty codziennie będziesz działać, jeżeli codziennie będziesz wykonywać jakieś tam zadania, które sobie gdzieś tam w głowie postanowiłaś, na przykład zadzwonić do iluś osób, sprzedać, nie wiem, sprzedać kilka produktów, zrobić stronę internetową, nie wiem, dodać, nauczyć się, jak działa autoresponder, napisać maila do mojej grupy, nie wiem, cokolwiek. Jeżeli ty te rzeczy codziennie będziesz wykonywać, to będzie tobie dawać satysfakcję i siłę następnego dnia do działania. Bo jeżeli nic nie będziesz robić, to na drugi dzień będzie opadać ci energia. Będziesz mieć tej energii coraz mniej. I to jest w ogóle niesamowite, że im więcej pracujesz, tym więcej masz energii. Nie? Tak. Im więcej, tak. Im więcej działasz, im więcej wykonujesz takich mikro rzeczy codziennie, tym więcej masz siły i motywacji na drugi dzień, bo mówisz sobie, wow, zrobiłem to, nie? Osiągnąłem to i teraz jestem coraz bliżej tego mojego dużego celu. No nie? A jak im mniej robisz i im więcej sobie myślisz, a dobra, to teraz godzinka przerwy, odpuszczę sobie, o 16 tam coś sobie zrobię, nie? Przychodzi tam przed 16, tak sobie mówisz, kurwa, no w sumie to już mi się nie chce, bo już praktycznie koniec dnia, to może wieczorem jakąś książkę przeczytam, nie? No i przychodzi wieczór i się czujesz zmęczony. Taki nie zmęczony psychicznie, fizycznie, tylko taki zmęczony, taki ospały robisz się. Już ci się chce spać, już jest wieczór. Generalnie taki przybity. I na drugi dzień już wtedy musisz się 2 razy, 3 razy, 5 razy mocniej zmotywować. Mało tego, masz zaległości, bo to, co miałeś zrobić dzisiaj, musisz zrobić... To, co miałeś wczoraj zrobić, musisz zrobić dzisiaj. No nie? To jest masakra. I musisz się podwójnie musisz się zmotywować do tego, żeby coś zrobić, nie? Więc najlepszy czas, żeby zacząć działać, jest teraz. Nie? Dzisiaj. Masz nakręcić jakiś film? Muszę trochę ciszej mówić. Nakręciłem się. sorry. Najlepszy czas, żeby zacząć, jest dzisiaj, moi drodzy. Z czymkolwiek. Dokładnie. Okej, Kevin, powiedz mi jeszcze tylko jedną rzecz i będziemy kończyć, bo ja też za chwilę zaczynam Mastermind'a ze swoją grupą, więc też mamy ten czas, już przeholowaliśmy bardzo mocno. Ale coś mi nie robi dla... Oprócz, powiedz mi jeszcze tylko krótko. Mega wartość, krótko, mega like, podobało się. Jakie plany, po prostu będąc po prostu takim marketerem podróżnikiem, to jest w ogóle fantastyczne, dlatego też się zaangażowałem właśnie w budowanie marketingu internetowego przy użyciu internetu, bo to jest też moje ogromne marzenie, że kiedy odchowamy dzieci, będą usamodzielnione, po prostu to jest nasz ogromny cel, po prostu żeby być w różnych miejscach na świecie. Ale co ważne, wyjeżdżając, żeby mój biznes dalej rósł, a nie zatrzymywał się bądź spadał w dół, bo tak było do tej pory, prowadząc tradycyjny biznes, gdy wyjeżdżaliśmy na czasy, wracaliśmy, było po prostu biznes stał, bo to był nasz jednoosobowa działalność, po prostu razem sobie tam prowadziliśmy z żonką biznesik i po prostu, no jeżeli byliśmy w nim, działaliśmy, wszystko było fajnie. Kiedy wyjeżdżaliśmy, opłaty zostawały te same, ZUS-y, podatki, leasingi, wszystko po prostu, płatności te same. Jeszcze trzeba było zawczasy zapłacić za jakiś wyjazd, a po prostu biznes nie generował dochodu. Dzisiaj wiem, że budując network marketing, jeszcze w dodatku przy użyciu internetu, moi drodzy, można jechać gdziekolwiek i budować ten biznes właśnie tak, jak tutaj teraz pokazuję, że jesteś naprawdę mega przykładem dla tysięcy, a nawet milionów ludzi, że można to zrobić. I powiedz mi właśnie, jakie masz jeszcze plany oprócz tych Stanów Zjednoczonych w tym roku? Czy jeszcze gdzieś jakieś miejsce ciekawe? Czy wracasz z powrotem na Kanary, a później do Polski? Czy jak to u Ciebie ma wyglądać w tym roku? Powiem Ci, że tak. Ja przede wszystkim
Nie planuję zbytnio do przodu, za dużo do przodu, bo oczywiście jak jest jakiś taki wyjazd jak teraz do Stanów, no to wiadomo, trzeba było go tam wcześniej było go zaplanować i tak dalej. Ale poza tym to nie planuję zbytnio, dlatego że mi się takie życie podoba w tym momencie. Że wiesz, okej, zdarzy się jakieś coś fajnego gdzieś, jakiś event, spotkanie, to polecę tam i tam będę i spoko, i mogę sobie tam zostać, tak, przez jakiś czas. I póki co tak chcę, żeby to wyglądało wszystko. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Że no co, no tak, no do Stanów teraz w lutym, być może do Rosji na Mistrzostwa Świata w czerwcu czy w lipcu, ale aha, już wiem, co chciałem powiedzieć, że moim głównym celem jest to, żeby dopracować systemy, które teraz są, żeby działały lepiej, żeby pomóc większej ilości osób jednocześnie. To jest takie główne założenie tego wszystkiego, nie? Żeby móc być w wielu miejscach jednocześnie. Czyli jestem tu, ale mogę być z wami teraz w Krakowie na przykład, ale żeby robić to jeszcze na większą skalę, żeby większej ilości ludzi pomóc naraz i mało tego wiem, że są sposoby i wiem, że istnieje system, który pozwoli zrobić tobie to praktycznie bez twojego udziału albo bardzo małego udziału, a jedynym twoim udziałem w tym wszystkim jest to, że po prostu jesteś, że masz taki lifestyle, że po prostu wiesz, jeżeli zdasz sobie sprawę, że to jest twoje życie tak naprawdę, że to nie jest na chwilę, tylko wiesz, postanowiłeś sobie, okej, chcę pomagać innym, dzisiaj jestem tu, jutro jestem tam, to automatycznie gdziekolwiek nie będziesz, to zawsze będziesz, ty będziesz tym swoim biznesem, ty jesteś biznesem. Gdziekolwiek nie będziesz, z kimkolwiek nie będziesz, zawsze będziesz odnosić sukcesy. I wtedy nastąpi, wydaje mi się, taka automatyzacja trochę tego wszystkiego. I jeżeli człowiek się nauczy, jak działają pewne narzędzia internetowe, w jaki sposób to działa i poustawia sobie to wszystko odpowiednio, to możesz zbudować biznes automatyczny praktycznie na lata. Nie. Także to jest moje hobby. To jest moje hobby teraz. Bardzo, bardzo, bardzo właśnie, bardzo właśnie ważny element, aby zyskać tą prawdziwą wolność, to jest maksymalnie zautomatyzować swój biznes. Jest mega wiele sposobów na automatyzację pełną biznesu, bynajmniej nawet taki live, który teraz robimy, wideo nagrania, wideo szkolenia, jakieś porady, które są potrzebne przy starcie nowego człowieka w danym biznesie. Jeżeli to zautomatyzujemy i zrobimy to po prostu w krótkich filmach wideo, damy to nowemu człowiekowi etapowo, po prostu tam, nie wiem, co drugi dzień, automatycznie po prostu już maszyna wysyła do tego człowieka nagrania, to jest po prostu pełna automatyzacja swojego biznesu. Oczywiście nigdy nie zautomatyzujemy go w 100%, ale jeżeli nawet 50-60% pracy twojej, którą dzisiaj wykonujesz samodzielnie, później do ciebie wykonuje automat, to ty masz ten czas dla siebie. Masz czas właśnie na to, aby żyć życiem, a nie przeżyć. Dokładnie. To jest według mnie najpiękniejszy właśnie ogólnie w marketingu internetowym, że on daje nam wolność. Oczywiście najpierw trzeba się zaangażować, trzeba zapierdzielać ciężko, ale mądrze. Bo jakbyśmy popatrzyli, że tylko ciężka praca przynosi po prostu sukces, no to najbogatsi byli górnicy, jacyś tam kupnicy, ludzie, którzy pracują w kamieniołomach, oni pracują ciężko, ale wyrabiają się czego? No tylko garba. Garba i kol. Oczywiście na co mnie też są potrzebne. Pytanie, czy akurat ty tego chcesz. Także Kevin, naprawdę mega szacun dla ciebie. Jesteś mega inspiracją ogromnej, ogromnej liczby społeczności. I co mogę powiedzieć, drogi, jeżeli oglądałeś to,
Zapytaj się sam siebie, nie odpowiadaj mi. Zadaj sobie pytanie, czy warto się tego nauczyć? Choćby nawet to miało trwać, nie wiem, 2, 3, 5 lat. Nie wiem, ile dzisiaj masz lat. Każdy ma swój wiek. Tylko zadaj sobie pytanie. Ile czasu jeszcze, ja przewiduję po prostu z setki nie schodzić, więc patrząc, ile jeszcze mi do setki zostało, że to jest ogromna ilość czasu. Zostało mi więcej niż przeżyłem. W taki sposób, w jaki mi się marzy, w jaki mi się podoba. I to każdy sobie powinien po prostu wziąć papier, bo to nie wystarczy sobie myśleć. Bo jeżeli tylko w głowie to układamy, to jest po prostu puste. Gdzie byłeś 5 lat temu? Gdzie bardzo jesteś ważne. Dzisiaj? I w takim sposobem, takim jak żyjesz przez te ostatnie 5 lat, gdzie będziesz za następne 5 lat? Dokładnie. Zgadza się. To jest więc zrobić sobie przystanek stop z samym sobą i taki rachunek sumienia z samym sobą sobie zrobić. Mhm. Co dzisiaj robisz, a co chciałbyś robić? Ja mówię, my teraz już będziemy kończyć tego live'a i jaki to jest niesamowity materiał, który będzie teraz działał na półautomacie, bo być może, no jeszcze teraz jesteśmy na żywo, ale za chwilę go zakończymy. I żebyś wiedział, Jacek. Z pewnością my będziemy robić całkiem coś innego. Dokładnie, a to działa. Będą oglądać tego live'a. I ktoś może powie, może to będziesz nawet ty, który teraz oglądasz. Powiesz, wow, chcę robić to samo. I po co się robi to samo? Inspirować do tego, daj innym, co masz wszystko najlepszego, a to ci się zwielokrotnione wróci. To jest tak proste. Musielibyśmy być ignorantami, żeby się nie dzielić tym, co mamy, wiedzą, czymkolwiek, prawda? Tym dobrem, które po prostu posiadamy i mamy w swoim ręku, no nie? Tak. Okej, Kevin. Najlepsze jest to, że będąc w internecie, masz dostęp do tak wielu ludzi, że następuje automatyczna selekcja tych osób, które chcą być twoimi znajomymi, a tymi, którzy nie chcą być twoimi znajomymi, nie chcą cię oglądać, tak? Jest bardzo łatwy przycisk. Obserwuj. Jeżeli ktoś nie chce oglądać, to nie ogląda, a ty tak naprawdę nie chcesz mieć w życiu ludzi, którzy ani cię nie lubią, ani nie chcą cię oglądać, tylko chcesz mieć takich, z którymi masz wspólny język, więc to jest niesamowita szansa dla ciebie, żeby to robić. I jeszcze ostatnią rzecz na koniec powiem, że chcę tylko dodać do tego, co ty mówiłeś, że my właśnie stworzyliśmy wartość, którą ludzie będą mogli oglądać sobie już później bez naszej ingerencji, tak? Nas już tutaj nie będzie. I będą mogli na tym skorzystać. I zapewne ktoś za jakiś czas z tych osób odezwie się do nas i będzie chciał zostać naszym partnerem, będzie chciał od nas coś kupić i tak dalej. Także jeżeli ty to oglądasz w tym momencie i jeszcze nie wiesz do końca, jak to działa, to przemyśl sobie teraz to, co o tobie powiedzieliśmy. Jeszcze może na koniec, bo jeszcze mamy minutkę, to jeszcze chcę tylko dorzucić jedną taką małą rzecz, że reklamy na Facebooku. Jeżeli ktoś już jest dzisiaj na trochę wyższym poziomie, to chciałem tylko powiedzieć, czyli na przykład ty, Jacku i Wiesiu, reklamy na Facebooku w tym momencie to jest cały czas bardzo tani sposób na to, żeby docierać do swoich widzów, ok? Tak jak kiedyś 15 czy 17 lat temu wszedł Google AdWords i były reklamy w Google, te pierwsze reklamy były bardzo tanie za każde kliknięcie, to w tym momencie cały czas Facebook jest bardzo tani. Jeżeli ty dzisiaj masz swój biznes jakiś internetowy, to ja chcę powiedzieć tylko tobie, że ja już to przetestowałem, te narzędzia, i docieram w tym momencie dzięki reklamom swoim tanio do naprawdę
to bardzo, bardzo wiele ludzi. I bardzo fajne jest to, kiedy jadę sobie na rowerze, na Kanarach i ktoś do mnie pisze, Kevin, widziałem twoją reklamę, chcę dołączyć do ciebie. Przemyśl to. Co ci teraz powiedziałem. W tym momencie Facebook jest jeszcze bardzo tanią platformą do reklamowania się. To się zmieni. Jesteśmy w czasie, gdzie jest bardzo tani za parę lat, za rok, za dwa, za trzy, to się zmieni. Jeżeli dzisiaj masz już jakiś biznes, masz już jakiś produkt, sprzedajesz coś, chcesz osiągnąć jakiś sukces, powinieneś dzisiaj przeszukać Google, dowiedzieć się, jak działają reklamy na Facebooku, ile to kosztuje, jak można na tym zarobić. Okay? To jest taki mój mały tip na koniec tego live'a dla wszystkich. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, to a ktoś to udostępnił, to zgłoś się do osoby, która to udostępniła i z pewnością powie tobie, jak i co trzeba zrobić po prostu, prawda? Dokładnie, dokładnie. Dokładnie, także dzięki wszystkim za... Dzięki Wiesiu tobie, dzięki Jacku tobie, przede wszystkim wam za to, że mnie zaprosiliście na tego live'a i za wspólną wartość, którą mogliśmy przekazać. Wszystkim jest mi niezmiernie miło i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia, czy live, czy na Facebooku, czy na jakiejś innej platformie. Jeżeli ktoś chciałby do nas napisać, to zapraszamy do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzięki Kevin jeszcze raz za tego live'a, w ogóle za to, że kiedyśkolwiek dzięki właśnie internetowi, dzięki Facebookowi mogliśmy się poznać i że nasze drogi się skrzyżowały. Bo jednak, no, ja mówię, wniosłeś w nasze życie bardzo wiele, bardzo nie wiele. Nie ma przypadków, pamiętaj. I no, ja mówię, to co najlepsze, dopiero przed nami. Także dzięki przyjacielu, do zobaczenia i jeszcze raz dzięki. Kochani. Dzięki kochani, miłego weekendu, do zobaczonka, hej, pa, pa. Wzajemnie, pa. Dzięki, wzajemnie, ciao, pa, pa. Ciao.